Szukacie czasem ciszy? Ja tak. To zanurkujmy w nią razem. Pierwszy raz zanurkowałam bardzo dawno temu. Byłam młodą dziewczyną i pamiętam, jak dziś jezioro Hańcza. To był listopad albo październik, w każdym razie jesień, fatalna pogoda, padał deszcz, weszłam do wody w piance, która była za duża i dziurawa, było mi przeraźliwie zimno. I do tego wszystkiego widoczność pod wodą była prawie zerowa. Zobaczyłam jedną rybę i byłam podekscytowana. I jeszcze nie przewidywałam, jak niesamowity może być ten podwodny świat. Tak to się zaczęło, a dzisiaj mam na swoim koncie setki nurkowań, także te bardziej wymagające na ponad 100 metrów. I wiem, że wielki błękit jest wspaniały. Chciałabym was zarazić tą pasją. Dlatego do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam instruktora nurkowania i świetnego faceta. Instruktor rekreacyjny i techniczny wielu federacji nurkowych. Wyszkolił tyle osób i wydał tyle certyfikatów nurkowych, że nie jest w stanie się ich dokładnie doliczyć, ale na pewno ponad 2000. Wyszkolił ponad 100 instruktorów oraz wielu znanych polskich płetwonurków technicznych. Za swoje osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej. Ma na swoim koncie łącznie ponad 6000 nurkowań w akwenach Polski i całego świata, a na głębokość ponad 100 metrów schodził ponad 100 razy. Niezmiennie zaraża pasją i szkoli. Romuald Chłobasz. Ponad 70% planety Ziemia to woda. Więc tak sobie myślę, jak dużo tracimy, kiedy nie schodzimy pod wodę, tylko zostajemy na plaży, tak? I podziwiamy te widoki. Przecież jest tyle do eksplorowania. No to jest prawda. Rzeczywiście świat podwodny jest generalnie nieodkryty. I ten nawet zakres, który jest dla nas osiągalny, te 40 metrów głębokości czy 100 metrów głębokości. Niektórzy mówią, że Księżyc jest bardziej zbadany niż świat podwodny na Ziemi. No dobrze, ale my dzisiaj chcemy w ogóle zarazić tych, którzy jeszcze nie nurkują, żeby zaczęli nurkować, a tych, którzy nurkują, utwierdzić w przekonaniu, że dobrą drogę w swoim życiu wybrali. Bo świat podwodny jest rzeczywiście piękny, fascynujący, bardzo kolorowy do tych głębokości rekreacyjnych. I gdybyś ty miał, Romek, powiedzieć takie top 5 Romualda Chłobasza. Morze Czerwone jest destynacją bliską, do tego bardzo fajną, korzystną, piękną rafą koralową z ciepłą wodą, z dużą ilością rybek. Taką dużą przygodą było wyjazd na Mikronezję na słynny atol Truk, gdzie w jednej lagunie jest zatopionych 60 wraków floty japońskiej. To okres II wojny światowej. No na pewno wyprawa na nurkowanie z rekinami do Republiki Południowej Afryki. To mamy 4, tak? I dołóżmy w takim razie, no ja się uczyłem nurkować w polskich wodach. Jezioro Łagowskie, Trześniowskie koło Łagowa Lubuskiego, czy jezioro Pluszne, nad którym miałem obozy przez wiele, wiele lat, to też były fajne nurkowania. I mimo, że było zimno, mimo, że było mało przejrzyście, to ten szczupak zawsze spotykany w tym samym miejscu przez dosłownie lata, to był fajną przygodą i fajnie się to wspomina. Więc też to będzie na topie. A Bałtyk? Bałtyk jest akwenem bardzo atrakcyjnym, ale bardzo trudnym. Znaczy, jak się jest na Morzu Czerwonym, to jak wieje, jak jest sztorm, zawsze się można gdzieś schować za rafy. Na Bałtyku nie ma. Jest po prostu wybrzeże i toń wodna. W związku z tym każde zmiany pogodowe powodują, że ten akwen poza przejrzystością i zakwitami, które się często zdarzają, jest dosyć trudny. Za to wraków naprawdę bardzo dużo. Mój ideał nurkowania wyczytałem, czy znalazłem w książce Meandry de Compressi, w której autor określił jego zdaniem idealne miejsce nurkowe, czym się powinno charakteryzować. Ja się tutaj zgadzam. Znaczy nie do końca. 3 razy 20 razy 0. 20 metrów przejrzystość, nie mniej. 20 stopni Celsjusza, nie mniej. Nie dalej niż 20 stopni od równika. I u niego jeszcze było to 0 początkujących.
Ja jako instruktor, jako dydaktyk jednak się tutaj nie zgadzam. Ja lubię pracować z ludźmi i lubię przełamywać te początkowe bariery, które się gdzieś w głowie zaczynającego nurka gdzieś tam tkwią i on zawsze boi się tych rekinów, które będą czekały w polskich jeziorach z otwartą paszczą, prawda? Nurkowanie to jest w ogóle cały wachlarz możliwości, tak? Znaczy, można snorklować z maską, z płetwami, z rurką po powierzchni. Można uprawiać freediving, czyli bez akwalungu, tylko po prostu zanurzać się w toni. W samym tym nurkowaniu ze sprzętem też jest wiele opcji i wiele możliwości, bo ludzie mają bardzo różne motywy, żeby schodzić pod wodę. Nurkowie fotografowie, czy nurkowie filmowcy, prawda? To jest też są elementy, na które są osobne jakby też szkolenia związane z możliwością realizacji. No tak, czyli nurkuje po to, żeby coś uwiecznić pod wodą, tak, czego nie można sfotografować na powierzchni. Więc muszę być dobrym nurkiem, żeby dobrze robić te ujęcia, tak samo przy filmowaniu. Nurkowanie nocne jest nurkowaniem też bardzo ciekawym, bo więcej widzimy niż w ciągu nurkowania dziennego. Po prostu widzimy to, co oświetlamy. I wtedy koncentrujemy się na tym małym, na tej małej powierzchni, widzimy malutkie ślimaczki, widzimy malutkie, których w momencie, kiedy patrzymy na taką pełną, że tak powiem, wymiarowy obraz, to tego nie widać, bo to się gubi. Więc to takie nurkowanie nocne to jest pełno szczególików, które się wypatrzy. Zresztą część zwierząt poluje w nocy, więc też fajnie, łatwo można to wypatrzyć. Świeci plankton. Tak. Oczywiście można też nurkować, by wykonywać różne prace podwodne, czy łowiectwo podwodne. Nurkowanie pod lodem z kolei jest dla mnie zagadką. To już jest ekstremalny wyczyn. To jest właśnie nurkowanie pod lodem, nurkowania jaskiniowe, nurkowania wrakowe z penetracją wraków. To jest kolejny element do szkolenia i do doświadczenia przygody. Oczywiście są piękne jaskinie meksykańskie, cenoty, kiedy jest cudnie i każdy tam może zanurkować, ale to nurkowanie jaskiniowe to jest też przeciskanie się przez zaciski, zdejmowanie wyposażenia, by się przez nie przecisnąć. To też jest kolejny element dla kogoś, kto taką ma pasję. Ja na stojąco idąc na piechotę w Wieliczce sobie rozbijałem głowę, więc nigdy nie miałem tendencji do wciskania się pod wodą w jakieś takie wąskie rozpadliny, więc to nie jest moja pasja i moja domena, aczkolwiek jak jest fajna jaskinia, duża, chętnie do niej też wchodzę i chętnie sobie ją pooglądam. Tak, ale niektórzy eksplorują zalane sztolnie, jakieś kamieniołomy. To też jest jeszcze inny poziom eksploracji. Kolejny element to jest nurkowanie przyrodnicze, w tym na przykład nurkowania z rekinami, znawca rafy. Więc tych pasji w nurkowaniu dodatkowych, poza umiejętnością nurkowania, można realizować. I wtedy nurkowanie jest narzędziem. Romek, ty masz wzrostu... 90. Kawał chłopa. Ponad 100 kilo wagi. No walczę z tym, ale nadal no dobra, ponad 100 kilo. Ale naprawdę wielki chłop. Ja pamiętam, jak się zobaczyliśmy po raz pierwszy. Ja robiłam wtedy taki kurs Rescue Diver. I no wiedziałam, że mam instruktora Romka. Nie wiem, dlaczego wyobraziłam sobie ciebie jak mężczyznę drobniejszego ode mnie. I słuchajcie, moje zdziwienie polegało na tym, że zobaczyłam wielkiego faceta, a dodam, że kurs Rescue Diver polega na tym, że trzeba nieprzytomnego, udającego nieprzytomnego nurka wyciągnąć z dna, po drodze reanimować, potem wyciągnąć na brzeg, wezwać pomoc, tak, i w ogóle uratować, mówiąc krótko. No więc słuchaj, nie współpracowałeś, byłeś za duży, za ciężki, a myślałam, że ja stracę życie podczas tego kursu Rescue Diver. Ja lubię ten kurs, bo w nim mało się męczę. Się położę na dno, ktoś mnie wyciągnie, później przeholuje, jeszcze wyciągnie na brzeg, rozbierze ze sprzętu. Jeszcze próbuję usta. Tak. I czasami tak też oczywiście. Więc to jest fajny kurs, ale rzeczywiście jest to jeden z takich bardziej prestiżowych kursów. Ta ekipa z Tajlandii, która ratowała dzieci, to było ratownictwo nurkowe na najwyższym topie, nie robione przez służby zawodowe, tylko przez nurków amatorów, którzy pluskają się po prostu w błocie. W łosie i w jaskiniach. To jest świetna historia. Jimmy Chin zrealizował o tym zresztą niesamowity film dokumentalny. Przypomnę, że grupa chłopców wraz z trenerem, kiedy zalało jaskinie, zostali odcięci
właściwie tam walcząc o życie, choć długo nie było z nimi kontaktu. I wojsko, służby, w ogóle specjaliści, wydawało się, wszyscy są na miejscu, a trzeba było ściągnąć grupę fascynatów, takich cudownych panów, którzy nic innego w życiu nie robią, tylko eksplorują jaskinie, po to, żeby wymyślili w ogóle, jak to zrobić. Ale zrobili to. Ale zrobili. Romek, to dla tych, którzy chcieliby zacząć nurkować albo trochę chcieliby rozwinąć się w tej pasji, jak robić to dobrze, bezpiecznie, gdzie, z kim? Najważniejszy będzie instruktor. Nie federacja, tylko instruktor. Polecony, sprawdzony. On jest tym elementem najważniejszym. Federacja jest o tyle ważna, żeby była znaną organizacją liczącą się na świecie, żeby certyfikat tej organizacji był rozpoznawalny. Trzeci element to, gdzie chcemy nurkować. Jeżeli chcemy nurkować wszędzie, dobrze jest ten stopień zacząć robić, czy robić na przykład w Polsce, gdzie są trudne warunki nurkowe. Jeżeli chcemy nurkować w pięknych, przejrzystych wodach, to też zacznijmy w Polsce, bo tu są trudne warunki nurkowe i tam sobie na pewno poradzimy. A co zrobić, kiedy ktoś chciałby nurkować, ale się boi? Jak to będzie? Zanurzyć się tak pod wodę? Tak, wziąć ten pierwszy oddech w ogóle pod wodą z automatem oddechowym. To jest niesamowite uczucie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, tak, że płyniemy w stronę powierzchni, tak, albo wstrzymujemy oddech, a tu musisz właśnie zupełnie przemóc i nauczyć się oddychać pod wodą. Trzeba po prostu spróbować i trzeba w zależności od tego, jaka ta obawa jest mocna, to zrobić to albo zacząć na basenie, albo od razu sobie pozwolić gdzieś na wodach otwartych, tak zwane intro za rękę z instruktorem, który odpowiada za całe twoje bezpieczeństwo, za całą obsługę, ty masz tylko oddychać i to jest już w stanie jakby odczarować. Ale jak ktoś ma duże obawy, najlepiej umówić się na zajęcia basenowe, żeby zobaczyć, że rzeczywiście łatwo się oddycha, bo my wychowani jesteśmy troszeczkę na szczękach, gdzie butle wybuchają, rekiny wszystkich nas chcą połknąć i mamy to nasze wyobrażenie o nurkowaniu jest właśnie takie. Ale generalnie instruktor, intro, basen, zobaczy, że się łatwo oddycha, że można sterować pływalnością, że się da, że ta butla nie wybucha, że nic na mnie, te 200 atmosfer w butli nam nie rozerwie płuc, więc trzeba po prostu spróbować. Jak się czegoś obawiasz, zrób to, to obawa zginie. Tu też nie ma w sumie takiego limitu wieku, bo właśnie woda i to, że osiągasz taki stan jakby nieważkości, powoduje, że łatwo się ruszać, że może na powierzchni czasem nie jest tak łatwo, a pod wodą jest dużo łatwiej. Ile miał najstarszy twój kursant albo twój... 72 lata miał najstarszy kursant. Przyjechał ze swoją dziewczyną 65-letnią. Najmłodszy kursant... To było dawno, kiedy nie było standardów jeszcze do szkolenia młodzieży. To był mój syn, który miał 5 lat. To było też już lat temu, ponad 30. Obecnie 8-latkowie już zaczynają się szkolić, a 10-latkowie zdobywają certyfikaty nurkowe. Masz też doświadczenia w nurkowaniu z osobami z niepełnosprawnościami. Są federacje, które się specjalizują też w szkoleniu osób niepełnosprawnych. Człowiek, który nagle spadł ze ścianki I połamał sobie kręgosłup. To był pełen energii młody chłopak czy dziewczyna i nagle jest na wózku i wydaje mu się, że świat się skończył, a tu wchodzi pod wodę i nagle nie ma problemu z tymi problemami, które miał na powierzchni. Znowu się czuje wolnym debeściakiem, bo odkrywanie przez osoby niepełnosprawne świata podwodnego jest takie jakby podwójne niż te osoby, które są w pełni sprawne. Nie? Przypomniała mi się teraz historia Leni Riefenstahl, która zasłynęła tym, że kręciła filmy propagandowe dla Hitlera, ale była naprawdę niesamowitą osobą jako kobieta filmowiec i w tym świecie filmowym. Zrobiła swój kurs nurkowy, kiedy miała 90 lat, bo chciała nagrać film o świecie podwodnym. Więc 90 lat, naprawdę nigdy nie jest za późno. A było też to o tyle egzotyczne, że ona wcześniej miała uraz płuc, miała przestrzelone płuca. Więc Romeczku, no to ci, którzy nas oglądają i słuchają, to naprawdę jeszcze warto rozważyć, prawda? No, świat podwodny jest taki, że rzeczywiście toleruje też pewne niesprawności czy słabości fizyczne. Każdy może nurkować.
Dobra, to opowiedz mi o tych początkach. No, jeśli chodzi o początki nurkowania, to jest jakieś 4,5 tysiąca lat przed naszą erą. Pierwsze ilustracje z masy perłowej, kiedy jest pokazani, są ludzie, którzy zanurzają się pod wodę. Pierwszy pisany fragment dotyczący historii nurkowania to jest 14 księga Iliady, kiedy Homer pisze: zręczny to mąż, który się tak lekko zanurza, choćby najgwałtowniejsza morzem tłukła burza. On między znawy spuścić się gotowy i obfitymi gości nakarmić połowy. Prawdziwie Troja nurków doskonałych liczy. Czasy greckie to nawet taryfy dla nurków za wydobywanie rzeczy, które spadły pod wodę czy zostały utopione. Były ustalone oficjalne stawki dla nurków. Później następuje już Leonardo da Vinci, który opisuje płetwy i inne swoje pomysły, łącznie z łodziami podwodnymi. Końcówka XIX wieku, czy nawet nie końcówka XVIII, już mechaniczne różne rzeczy, już pompy powstają, później już butle. Nurkowie klasyczni to jest końcówka XIX wieku. To wytłumaczmy, co to jest. Nurek klasyczny to jest ten nurek w hełmie takim metalowym, w ciężkim skafandrze z butami, którym każdy but waży 17 kilo. To nie jest nurek swobodny. On miał stąpać po prostu tak, pod nie. Tak, oni mają stąpać i być ciężki, żeby móc odkręcić, przykręcić cokolwiek pod wodą. To jest nurek klasyczny. 42 rok, słynny Cousteau, znany nam z filmów, pan w czerwonej czapeczce ze swoim przyjacielem, inżynierem Gregaon, konstruują automat oddechowy. Który był takim przełomem, jak wynalezienie koła dla transportu. Tak, bo ten automat zaczął podawać nam powietrza tyle, ile chcemy. Dzięki temu mogliśmy dłużej przebywać pod wodą. No i lata 50., 60. to już jest rozwój nurkowania rekreacyjnego. Naprawdę taki top to są 70. lata. No i można powiedzieć, że w tych pionierskich czasach, w tych latach 70. Ty zacząłeś nurkować. W czasach, kiedy, jak sam mówisz, i ty to powiedz. Tak, to były czasy, kiedy nurkowanie było niebezpieczne, a seks był bezpieczny. Mhm. Romek, jak to wyglądało? No nie było skafandrów nurkowych, bo już w ogóle pomijając, że to były początki nurkowania, tego, które znamy dzisiaj, to w ogóle nie było, też w Polsce, siermiężnej Polsce wówczas, nie było takiego sprzętu dostępnego, jak był za granicą. Więc jak to wyglądało? Będąc chyba w trzeciej czy w czwartej klasie technikum szkoły średniej, znalazłem ogłoszenie, że Akademicki Klub Podwodny robi nabór na kurs nurkowy. Wstawiłem się na spotkanie, przyszło ze 200 osób. Tłumy straszne. Więc pierwsza rzecz, egzamin pływacki. Egzamin pływacki przeszło nas 50 osób. Później tam rozmowa, zostało nas 30 osób na kursie, który zaczął się w grudniu i polegał głównie na kondycji, na basenie, pływanie, w sprzęcie typu płetwy, maska, nurka oddechowa. Nie mówimy o akwalungu. I na obóz nurkowy z tych 200 osób nas pojechało w lipcu 12, a kurs ukończyło 5, w tym ja. Więc to były takie czasy, kiedy to podejście wojskowe do szkolenia dominowało. Ono polegało na tym, dajcie mi 100 kandydatów, ja zrobię z nich, zrobię 5 nurków. No i to mniej więcej na tym polegało. Dzisiejsze czasy są takie i to troszeczkę się zmieniło, że dajcie mi 5 kandydatów na nurko, ja wystawię im 10 certyfikatów, prawda? Niekoniecznie kosztem ich wyszkolenia, ale no system się troszeczkę zmienił, podejście, prawda? W związku z tym my żeśmy wtedy no, mieli dosyć ciężką szkołę. Przyjechaliśmy na obóz, na którym nasza dwunastka, który był kontynuacją poprzedniego obozu i było 30 butli w magazynie z butlami zużytych. Znaczy w sensie były użyte już na poprzednich nurkowaniach. Więc my żeśmy te butle przeglądali, w której jest chociaż 70, 80, 100 bar, powinno być 200 na początek, odkładaliśmy je na kubkę do użycia i żeśmy na tych butlach dokonywali nurkowań, bo sprężarka najbliższa była 30 kilometrów w jednostce straży pożarnej. Więc no, na obóz się jechało, wioząc te butle pociągiem, później taszcząc do autobusu, z autobusu jeszcze na miejsce obozu. Jakoś się udało i nurkowanie się spodobało. A co zamiast pianek nurkowych, które teraz dają nam jakiś komfort cieplny? No, dresy, pończochy, takie rzeczy, które chociaż troszeczkę izolowały. No bo każda warstwa powoduje jakąś izolację i
to zejście poniżej termokliny, a termoklina to jest warstwa w polskiej wodzie, zresztą w każdej wodzie, w każdym akwenie, gdzie temperatura się zmienia z tej powierzchniowej na temperaturę niższą. U nas w Polsce zmienia się z tych 18, 17 czy 20 stopni na 4, na 6-7 metrach. W Egipcie z 25 na 60 na 17. I to też jest termoklina. Więc my żeśmy przechodzili z tych 17-18 stopni na te 4, więc te dresy, ubrania, jeszcze pończochy pozakładane, żeby te warstwy izolacyjne były jak największe. I żeśmy tam chwilę przebywali, wychodząc z powrotem do tej wody 17 stopni, czuliśmy, jak ta woda nas parzy. Takie było uczucie przyjemnego komfortu. Automaty oddechowe też nie były takie, jak w tej chwili te reduktory ciśnienia z butli, jak dzisiaj, które podadzą nam praktycznie tyle, ile chcemy. One miały swoje ograniczenia, więc ciężki, duży wysiłek czy brak kondycji i ciężkie oddychanie powodowało, że ten automat zaczął dławić, nie podawał wystarczającą ilość powietrza. No a dlatego był ten cały kurs przygotowawczy, te pół roku pływania na basenie, żeby tą słabą jakość tego sprzętu nadrobić kondycją, sprawnością. Dzisiaj ten sprzęt jest praktycznie niezawodny i możemy sobie pozwolić na to, że ta kondycja jest troszeczkę gorsza, aczkolwiek nie jest zawsze dobrze być sprawnym. Ale rzeczywiście jest dużo, widać to na akwenach, dużo osób, które po powierzchni się poruszają ledwo, a pod wodą zupełnie jak w swoim świecie. Nie? Też organizowałeś bardzo wiele obozów harcerskich i wyszkoliłeś mnóstwo harcerzy i płetwonurków, więc takim twoim chyba największym powołaniem, najważniejszym powołaniem życiowym jest właśnie edukacja i to młodych. Dwa razy zdarzyło mi się podczas mojej kariery instruktorskiej, najpierw harcerskiej, później nurkowej, że na dzień nauczyciela dostałem kwiaty. Ale zawsze się czułem nauczycielem i dydaktyki lubię to robić, lubię szkolić. Dlatego jest bardzo cierpliwy, muszę powiedzieć. Bardzo, bardzo, bardzo. To jest to ten element, który daje mi dużą satysfakcję. Szczególnie jak się udaje przełamywać te bariery. A w tym nurkowaniu one na początku są bardzo często wyolbrzymione i duże i nie wystarczy trzymać za rękę. Jeszcze trzeba rzeczywiście wielokrotnie wytłumaczyć, że jest to bezpieczne, że to z tego wynika. Tutaj tak się ratujemy, tutaj sobie krzywdy nie zrobimy. Ja mogę śmiało powiedzieć, że ty jesteś takim rodzinnym instruktorem dla mnie, bo my się poznaliśmy 20 lat temu, Romek? Tak. Jakoś tak. 20 lat temu, więc ja u ciebie robiłam kilka kursów. W podobnym czasie u ciebie kursy robił Jurek Błaszczyk, czyli tata mojej córki Marysi. Zresztą wyszkoliłeś go na instruktora nurkowania. No a teraz jesteś instruktorem Marysi, 14,5 roku. Już kilka kursów u ciebie zrobiła, więc słuchaj, no bliskie mamy relacje. Rzeczywiście Marysia już zrobiła kilka stopni nurkowych i jest bardzo dobrym nurkiem. Jurek z kolei był też fajną przygodą nurkową dla mnie. Nurkowanie na 231 metrów, wówczas to był rekord Polski. No właśnie, bo przebieg tego nurkowania był dosyć dramatyczny i mogę powiedzieć, że wszystkie włosy wyszły ci chyba właśnie tam, prawda? W trakcie tego nurkowania ze stresu. Cały projekt bicia rekordu Polski wtedy, co prawda to nie nazywało się bicie rekordu, tylko penetracja ściany Debels. Byłem zaproszony jako operator kamery. Nie jako nurek supportujący, ale w trakcie tego całego wydarzenia się tyle rzeczy działo, że z tej roli operatora kamery przeszedłem po prostu w rolę też supportu. I to było też duże doświadczenie, duża przygoda. Bardzo zresztą fajnie się to skończyło, mimo wielu różnych dziwnych wydarzeń. Podczas briefingów, podczas przygotowań przez zamawian punktowałem, co mi się nie podoba w planie. I żeśmy to odrzucali, że są to rzeczy niemożliwe, aczkolwiek Jurek... Niemożliwe, żeby się wydarzyły. Żeby się wydarzyły. Aczkolwiek Jurek brał to pod uwagę i dokładał pewne elementy zapasowe do tego. Mimo, żeśmy je odrzucali, że to jest niemożliwe. I w trakcie nurkowań prawie wszystkie te rzeczy się realizowały. Nie? I te drobne elementy, któreśmy uzupełnili, powodowały, że to wszystko jednak się udało. Że ten dodatkowy gaz, który był niezbędny, który był
w ogóle niemożliwe, że on będzie do czegoś potrzebny. A jednak był na brzegu i było możliwość mu później dostarczenia dodatkowych but. I to specyficzna sytuacja. Zresztą fajnie to widać wszystko na filmie, który z tego nurkowania powstał, bo tutaj można by o tym samym nurkowaniu długo też opowiadać. Nurkowania techniczne to już jest trochę inna bajka i trochę inny świat, więc wytłumaczmy w ogóle, po co się to robi, tak? Po co wchodzić w ten świat nurkowań technicznych? Nurkowanie rekreacyjne, takie dostępne dla wszystkich, na które zapraszamy, to jest nurkowanie do 30 metrów po pewnym etapie szkoleń. Najpierw zaczyna się od płytszych, a później do 30 metrów, maksymalnie do 40 metrów. Jest taka zasada stosowana przez starych nurków złotej pięćdziesiątki, która mówi, że suma czasu i głębokości nurkowania nie może przekroczyć liczby 50. Znaczy, jeżeli nurkujemy na 40 metrów, możemy tam być 10 minut. Jeżeli nurkujemy na 30 metrów, możemy być 20 minut. Jeżeli chcemy być dłużej albo głębiej, bo chcemy zobaczyć coś, co jest głębiej położone, to wtedy już nie wystarczy nam po pierwsze powietrza czy gazu na plecach, po drugie proces wynurzania będzie się musiał odbywać stopniowo. To mówimy o tak zwanych przystankach dekompresyjnych, które polegają na tym, że po prostu zatrzymujemy się na poszczególnych głębokościach, by organizm spokojnie mógł wydalić nadmiar gazu. My razem zanurkowaliśmy na 105 metrów i ten projekt był dla mnie o tyle ważny, że ja zaczęłam go realizować 18 lat wcześniej. Byłam na kursie i niestety nie wszystko poszło tak, jak planowałam. Miałam chorobę dekompresyjną, która skończyła się wieloma sprężeniami i rozprężeniami w komorze dekompresyjnej. Wyszłam z tego i jakoś tak potem zajęłam się wieloma innymi rzeczami. Trafiłam w góry, urodziłam dziecko, ale postanowiłam wrócić. I cieszę się, że zrobiliśmy to razem, Romku. Natomiast wytłumaczmy, na czym polega trudność nurkowania na 105 metrów. Moje pierwsze nurkowanie na 100 metrów 20 lat temu odbyło się z dwoma butlami na plecach i jedną butlą dekompresyjną po boku. Śmiała z perspektywy dzisiejszych czasów to było w ogóle jakiś kosmos bez nieodpowiedzialności prowadzącego mnie wtedy instruktora, bo ja dzisiaj takie nurkowania i my razem te nurkowania takie robiliśmy w ten sposób. Na plecach mieliśmy zestaw podwójny z gazem dennym, specjalną mieszaniną dostosowaną do oddychania na tej dużej głębokości, a z przodu jeszcze mieliśmy trzy butle z gazami dekompresyjnymi. No w sumie ja nawet wziąłem cztery, tak dla bezpieczeństwa. Od za dużej ilości dobrego gazu jeszcze się nikomu nic złego nie stało. Taka jest też zasada w tym nurkowaniu. To powiedzmy, ile tych gazów łącznie było? Ile litrów? Litrowo to trzeba by po prostu przeliczyć. No, 4800 litrów trymiksu dennego i w każdej butli po 2400 litrów gazów dekompresyjnych, więc razy 4, no jest tego sporo. Ważne jest to, że ten każdy gaz jest do nurkowania na inną głębokość. Znaczy nie wolno pomylić tych gazów. Nie wolno oddychać na przykład tym gazem, który jest na plecach, tym gazem dennym, na samej powierzchni. Dlaczego? Bo ilość tlenu w tej mieszaninie to jest 12%, 11-12%. To jest za mało, żebyśmy mogli w tym ciśnieniu otoczenia oddychać. Ten gaz się nadaje do oddychania od głębokości 5 metrów. Żebyśmy oddychali na powierzchni, byśmy stracili przytomność z powodu niedotlenienia. Z kolei nie można gazami, które mamy po bokach, te dekompresyjnymi, oddychać na dużej głębokości, w przeciwieństwie do tego gazu na plecach, bo jest za dużo tlenu, bo jak jest za mało tlenu, to jest niedotlenienie. Jak jest za dużo tlenu, to jest zatrucie tlenem. W związku z tym są to bardzo takie proste rzeczy, ale no trzeba wyrafinowane troszeczkę, bo trzeba o tym wszystkim pamiętać i umieć to obsłużyć. Wszystkie kursy nurkowe to jest ćwiczenie sytuacji awaryjnych. Na kursie podstawowym ćwiczymy sytuacje awaryjne i na kursie technicznym ćwiczymy wymyślone sytuacje awaryjne. Po to, żeby jak one się by przydarzyły, oby nie, to żebyśmy mieli w głowie, czy z tyłu głowy, ja już to robiłem, ja już to doświadczyłem. Muszę tylko powtórzyć ten schemat postępowania. Po co w ogóle nurkować na 100 metrów? Ciemno, zimno, do domu daleko. Odpowiem troszeczkę przewrotnie. Nurkowałem ze sobą niewidomą. I wyszliśmy z tego nurkowania. Ale to świetne. I wszyscy później mnie pytają, ale po co on tam szedł, nie? A po co ty wchodzisz w góry?
Po co? No, chciał to doświadczyć, to przeżyć. Pod wodą jest wiele ciekawych rzeczy. Poza tym bardzo fajnie jest być w miejscu, gdzie było niewiele osób. Więc zobaczyć te miejsca, które albo nikt nie był, albo było tam kilka osób przed nami. I pod wodą tych miejsc jest naprawdę sporo. Słynny Blue Hole z dziurą ponad 100-metrową. Jak tam się wyjdzie na te 110-120 metrów już na zewnątrz i jest się przy ścianie, która ma te 130 metrów, to jest to taki widok, który po prostu zostaje gdzieś głęboko naprawdę w pamięci. Tak, pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłam Archa, czyli ten słynny łuk, to sklepienie i ten chłód, tak, jest dużo mniej kolorów, ale to doświadczenie bycia tam i zobaczenia Archa na własne oczy w Blue Hole'u, niezapomniane. Aczkolwiek nurkowania głębokie, nurkowania techniczne, to nie są nurkowania, do którego dążą wszyscy nurkowie. Tak jak wspomniałaś, większość nurkowań jest po prostu pięknych nurkowań rekreacyjnych przy pięknej, kolorowej rafie z rybkami i wcale nie trzeba się nurkować głęboko, by w pełni doświadczać przygody z nurkowaniem. Teraz byłem na 2 tygodnie na Morzu Czerwonym, na tak zwanym safari. Nie polowaliśmy. Piękne nurkowania przy rafie do 12-20 metrów. Przepięknych miejscach, kanionach, tunelach z rybami, z rekinami, oczywiście z delfinami. No, delfinami było mniej, bo raz tylko nas spotkały i tylko w drodze, jak płynęliśmy, nie pod wodą. Ale żółwie, które się spotyka. Ale żółwie, tak. Rekiny rzeczywiście generalnie nas ignoruje. Nie jesteśmy dla nich żadnym smakowym targetem, bo ubrani w te skafandry. Aczkolwiek rząd metrowy, rząd zębów robi wrażenie. A dodajmy, że rekiny wcale nie są takie straszne, jakie malują i cieszą się niezasłużenie bardzo złą sławą. I też statystyki są takie, że rekiny zabijają rocznie, no powiedzmy, 5 osób, chyba najczarniejszy sezon to było 10 osób, a człowiek w odwecie zabija 180 milionów rekinów rocznie. 180 milionów. To są zwierzęta takie w sumie dość nieśmiałe wbrew pozorom i bardzo nie lubią bąbli, które wydobywają się z automatów. Dlatego te nurkowania z rekinami czy z dużymi ssakami jak wieloryby najlepiej jest odbywać albo bez aqualungu, czyli tak zwany free diving, tak, zupełnie bez sprzętu, albo na obiegu zamkniętym, który tych bąbli nie generuje. Więc żeby nie było. Mnie się udało ukończyć taki kurs rekinowy. Jest taki specjalny kurs instruktorski. Przeszedłem go w Republice Południowoafryki. I tam mnie nauczono, jak się zachowywać w stosunku do rekina. Jak? Wiedziałem, że przede wszystkim spokój, przede wszystkim nie uciekać. Jak on robi manewry związane z chęcią zaatakowania ciebie, to jest charakterystyczny układ płetwy, kółka wokół. To najlepiej wcześniej jego zaatakować. No łatwo powiedzieć oczywiście, nie? I ja mam taki filmik u mnie, zresztą na moim profilu na Facebooku można go znaleźć, kiedy trzymam kamerę w ręce i płynie dosyć taki 3,5-metrowy, może 4-metrowy rekin. I ja wiem, że on po prostu podpłynie i jak będzie przede mną pół metra, odskoczy w bok. I tak zawsze robiły te rekiny. Więc ja spokojnie trzymam tą kamerę, filmuję go, mówię, jakie piękne ujęcie będzie ten rekin. I ten rekin dopiero płynął w bok, jak się odbił moją kamerę. I pytanie później, jak oglądamy to, Romek, nie przestraszyłeś się? I mówię, nie zdążyłem. No bo on po prostu odbił się od kamery i uciekł, nie? Ja go później pociągnąłem dalej, to ujęcie. Ale to było dla mnie takie nowa przygoda. Nie wiem, to był jakiś śpiący rekin, crazy albo ślepy. Bo dopiero jak się odbiło kamery, to dopiero uciekł. Ocknął się. Słuchaj, ale ty w ogóle miałeś trochę takich surrealistycznych nurkowań, już pomijając to bliskie, bardzo bliskie spotkanie z rekinem. To przypominam sobie z twoich opowieści, że w swojej karierze nurkowej robiłeś tak ekscentryczne rzeczy, jak poszukiwanie bursztynowej komnaty. Sprawdzaliśmy Zalew Wiślany, sprawdzaliśmy przez 1,5 miesiąca nurkując, sprawdzając ostrzał. Rosjanie znaleźli opis, że dowódca brygady, czy tam oddziału czołgów, który wjechał na nasyp na wysokości Kadyn, ostrzeliwał konwój, który się poruszał po lodzie. Więc znaleźli, że to tyle, zasięg dział tyle, kąt tyle, i żeśmy to przeszukiwali. I uwaga, odnieśliśmy sukces, poszukując tamtej bursztynowej komnaty podczas tej wyprawy.
potwierdziliśmy teorię, że tam jej nie ma. Później, a gdzie jest? Później się okazało, że kolejny wątek to był Gustloff, słynna katastrofa, jedna z większych katastrof morskich, że prawdopodobnie ta bursztynowa komnata z Królewca tym Gustloffem płynęła i została na Gustloffie. I ekspedycje w latach 60. na Gustloffa znalazły wycięcia dziwnie w ładowniach, tych, których w raportach niemieckich był zaewidencjonowany dziwny ładunek, ładowany na Gustloffa w asyście SS-manów. Mhm. Więc takie wątki też żeśmy sprawdzali. Mhm. Świetne są te ekipy nurkowe, bo to wiesz, lekarze, inżynierowie, ale też i nie wiem, sprzedawcy w sklepie, kierowcy. To jest w ogóle taki bardzo demokratyczny sport i można spotkać ludzi z zupełnie różnych środowisk, a przez ten czas wyjazdu nurkowego łączy nas jedno, że chcemy eksplorować tę podwodną krainę i chcemy być zanurzeni w ten wielki błękit i to jest świetne. Ale mam na myśli też to, że świetnie to wykombinowałeś, bo wiesz, to morskie powietrze i to słońce to cię jakoś tak konserwuje. No widać po prostu, jak dobrze wyglądasz, że znowu wróciłeś z jakiegoś nurkowania i zaraz jedziesz na następne. No i wyjazdy. Świetny pomysł na życie, poza wszystkim, Romek. Jak uczynić ze swojej pasji swoją pracę? Dobry przykład. Wtedy nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia, tak mówią. Udało mi się połączyć pracę z moim hobby i to jest na pewno fajne. Czasami, jak się jest takim już zmęczonym po ciężkim jakimś wyjeździe, bo to też nie jest łatwy chleb, żeby, jest fajny, przyjemny, ale są też męczące chwile, no to wtedy się tak zastanawiam, czy na pewno. I jak tak patrzę za siebie, mówię tak, to był dobry wybór, mhm. że się tym zająłem i że mam tych chętnych, że mam z kim jeździć, mam kogo szkolić. Ludzie przyjeżdżają na nurkowanie, by odpocząć, by się zrelaksować. I ja mam okazję przebywać w większości z takimi ludźmi, którzy są pełni chęci, zapału, tej energii i może to jest właśnie część tej karmy, która z nich spływa na mnie, tak sobie w tej chwili wymyśliłem, że dzięki temu, jeśli tak jak mówisz, to mam tyle zapału i energii. Właśnie może dzięki temu, że z takimi ludźmi jak moi studenci, jak ty, przebywam często. Słuchaj, bardzo dziękuję i też, żeby pogłębić temat, polecam książkę Dotknąć Głębi o tym, jak to jest pod wodą, jak robić to dobrze, bezpiecznie, no i też więcej anegdot swojego życia, zdecydowanie. Pewnie już się pisze druga część, bo z każdym sezonem przybywa nurkowań i doświadczeń. I bardzo, bardzo ci dziękuję, Romek, za te nasze 20 lat relacji. I dziękuję ci, że moja córka Marysia może z tobą bezpiecznie nurkować. Poza tym myślę sobie, że gdyby to było twoim zdaniem niebezpieczne, trudne i niegodne polecenia, to zapewne twój syn nie zostałby instruktorem. Znaczy, ale trochę został tak, trochę skazany na to bycie instruktorem. No wiesz, jak zaczął, jak miał 5 lat? Później będąc już nurkiem od 14 roku życia, pomagał mi gdzieś, asystował, uczestniczył w procesie szkolenia. No i jest instruktorem też już 15 lat, też ma już wyszkolonych wiele osób. Zresztą razem działamy, razem prowadzimy centrum nurkowe, razem jedziemy na nurkowania. I pamiętam przygodę z synem, jak pojechaliśmy na wyjazd nurkowy. Ciężka, duża grupa, ciężki wyjazd, więc dużo odpowiedzialności, dużo nurkowań. Ciężko, bo trzeba wszystkich obsłużyć dobrze. I byliśmy tak zmęczeni, że mówię, o, jadą, wyjeżdżają, następna przyjeżdża za 2 dni, to my jutro plaża, leżak, nic nie robimy. I tak jak powiedzieliśmy, tak żeśmy zrobili. Śniadanie, leżak, plaża i około 12:00 Alek do mnie mówi, ojciec, ja mówię, tak, zanurkujmy. No właśnie, wciąga ten podwodny świat i mam nadzieję, że my was wciągnęliśmy również do tego podwodnego świata. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję również. Jeszcze nie raz zanurkujemy, to wiem, a wam tego serdecznie życzę. Dziękuję za to spotkanie na kanale Dalej. Polecam kolejne odcinki. Warto tam kliknąć, zasubskrybuj, no bo wtedy nie przegapicie tych kolejnych rozmów. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.